Pewniaczki, 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 pewniaczki maturalne. To jest coś, co się zawsze pojawia. No i tak jak zawsze pojawia się optymalizacja, jakieś zadanie z parametrem, no też zawsze gdzieś będzie jakieś równanie trygonometryczne, czy coś wychodzącego z trygonometrii, gdzie po prostu trzeba rozwiązać, połączyć trochę i w ten sposób dojść do jakiegoś rozwiązania. A też nie jest jakieś mega skomplikowane. Wystarczy dobrze się zaznajomić z kartą wzorów. Tutaj karta wzorów będzie waszym najlepszym przyjacielem. Po prostu pierwsze, co robimy, to musimy zapoznać się z wszystkimi wzorami. Karta wzorów, zjeżdżamy na trygonometrię, no i szukamy, co nas będzie interesować. Pierwsze z początku, no to raczej to każdy powinien już jak w miarę ogarnąć, wiedzieć, jak to działa. Jeżeli tego nie macie, tego nie ogarniacie, no to raczej polecam zacząć od tych podstaw, nie zagłębiać się w te zadania na razie. Tutaj dokładnie też te tangensy w układzie współrzędnych, to jest w miarę logiczne i z tym raczej też się nie trzeba na razie zagłębiać. Więc co potrzebujemy, no to tak, wiedzieć, jak wygląda wykres, no ale to też warto mieć w głowie, wiedzieć, jak to wygląda i sobie być w stanie to wyobrazić. Najważniejsze, jedynka, to też raczej każdy powinien już znać, zwłaszcza po tym, jeżeli zrobię parę tych zadań. Ta tabelka, no też wypadałoby ją tak znać na pamięć. Chociaż nie mówiłbym, żeby uczyć się jej na pamięć tak po prostu, tylko robiąc zadanie jakoś gdzieś tam plus minus, zacząć to ogarniać, pamiętać. Tego w sumie z tej tabelki wychodzi też zależność trójkąta 30, 60, 90, którą praktycznie każdy zna, ale w razie czego jest tutaj. No i co? Teraz są te wzory, których no znać na pamięć raczej nikt nie zna i nie trzeba, tylko po prostu, żeby wiedzieć, że one istnieją, jak mniej więcej wyglądają. Jeżeli mamy sinus A plus B, jakiś cosinus A plus B, cosinus A minus B, sinus A plus B, no to wiedzieć, że te gdzieś są parami, się łączą, dodają i tak dalej. Tutaj te z tangensem dodatkowe, no to tego raczej rzadko będziemy potrzebować, no ale jeżeli by było, no to spoko, mamy tutaj. Zawsze też pamiętajcie, że tangensa da się rozbić na sinus i cosinus, więc w razie czego zawsze można skorzystać z tego. Podwojony kąt, no warto raczej znać podwojony kąt sinusa i cosinusa, przynajmniej wiedzieć, jak on wygląda, że tu jest jakiś sinus alfa razy cosinus i jeszcze razy 2, no a tutaj, że mamy cosinus minus sinus, no i gdzieś tam można zrobić 2 cosinusy kwadrat i jakąś jedynkę i coś w ten deseń. Te wzory, tak samo, jeżeli mamy dodane 2, no to jesteśmy w stanie jakoś połączyć, rozłączyć. Jeżeli mamy mnożenie sinusa i cosinusa, no to właśnie wtedy łatwo w ten sposób to rozkminić. No i tutaj wzory redukcyjne, one są najbardziej bezużyteczne, praktycznie nigdy nie są wam potrzebne. Wystarczy, byśmy po prostu wiedzieli, jak wygląda wykres, no i z tego jesteśmy w stanie sobie wszystko ogarnąć. No ale prawie czego tutaj są, ale lepiej ich nie używać, jeżeli nie wiemy za bardzo jak, no, a też nie trzeba za bardzo tego ogarniać, no, ale o tym potem później przy wykresach. No i okej, wiem już plus minus, jak wyglądają te wzory, gdzie ich szukać, co z nimi robić, a to teraz w tym momencie musimy przejść do jakiegoś zadania, spojrzeć i zrozumieć, o co chodzi. Generalnie, jakiekolwiek mamy równanie trygonometryczne nierówność, to koniec końców musimy je sprowadzić do takiej postaci, że będziemy mieli najprawdopodobniej jedną funkcję trygonometryczną i na tej podstawie będziemy w stanie coś zrobić. Ewentualnie możemy dojść do sytuacji, że będziemy mieli jakiś sinus x plus 1, no i tu będzie jakiś cosinus x minus, nie wiem, powiedzmy 1/2. No i teraz faktycznie, jeżeli coś takiego jest i to na przykład musi być większe 0, no to tutaj nie musimy już tego rozdzielać, no ale zazwyczaj i tak będziemy dążyć do tego, żeby mieć po prostu jedną funkcję trygonometryczną, a nie dwie. Więc tutaj na starcie co widzimy? Musimy spojrzeć, jakie mamy tutaj funkcje. Mamy sinusa i mamy cosinusa, więc raczej nie ma żadnych tangensów, nie będzie sporo problemów. Widzimy, że tu jest 6x i tu jest 3x, więc to, że tak bardziej niebezpiecznie się robi, no ale prawda jest taka, że no widzimy, że jest pewna zależność pomiędzy 6, że 6 to jest po prostu 3 razy 2, więc wiemy, że tu mamy po prostu sinus podwojonego kąta. Więc teraz musimy jakkolwiek to rozwiązać. To zadanie jest jedną z tych trudniejszych, bo tutaj na początku tego aż tak nie widać, no ale najlepiej po prostu fajnie było, jeżeli sprowadzilibyśmy sobie wszystko do tego, żebyśmy mieli w środku jako argument dokładnie to samo. Więc na samym starcie polecałbym po prostu zamienić tego sinusa 6x na trójkę, żebyśmy mieli te same argumenty w każdej funkcji. Więc tutaj rozpisujemy to sinus 2x, czyli będziemy mieli 2 cosinus 3x razy sinus 3x, dodać cosinus 3x, no i to jest równe 2 sinus 3x plus 1. Tutaj mam jeszcze jedynkę, na razie zostawię tam jedynkę, ale pamiętajmy, że gdzieś w przyszłości zawsze jak jest jedynka, sinus kwadrat dodać cosinus kwadrat z jedynki, jakby trzeba było. No i teraz pomyślmy, co tu możemy zrobić. Na pewno widzimy, że jesteśmy w stanie tutaj wyciągnąć cosinus przed nawias, ale pytanie, czy nam coś to da? Zadajmy sobie to pytanie, czy nam coś da? No, będziemy wtedy mogli dojść do postaci, że tu będziemy mieli jakiś nawias, to będzie 2 sinus, tutaj jest w sumie to, więc może coś z tego będzie, no ale innego pomysłu tutaj nie widać, więc po prostu zróbmy to. No to wyciągamy cosinus 3x, no i co nam tu zostaje? 2 sinus 3x, a tutaj z tego zostaje nam jedynka. No i to jest równe 2 sinus 3x dodać 1. No i tu już widzimy, że jest mega w porządku, bo to tutaj jest dokładnie tym samym, co tu tutaj. Więc jeżeli teraz to przerzucimy na tą samą stronę, będziemy w stanie to po prostu znowu wyciągnąć. Więc przerzućmy to na drugą stronę. Cosinus 3x, 2 sinus 3x
dodać 1, odjąć 2 sinus 3x, dodać 1. I to oczywiście sobie dajmy w nawiasie. Zróbmy, że to po prostu jako całość i nie przerzucamy tego pojedynczo, tylko jako całość, żeby po prostu mieć dokładnie to samo tutaj i tutaj. To oczywiście jest teraz równe 0. No i teraz już widzimy, że jeżeli mamy dokładnie to samo, to możemy po prostu to wyciągnąć przed nawias. I będziemy mieli 2 sinus 3x, dodać 1 jako jeden nawias. No i z drugiego nawiasu co nam zostaje? Stąd zostaje nam cosinus i będzie cosinus 3x. No a stąd po prostu podzieliliśmy przez to samo, ale minus zostaje, więc będzie minus 1. No i dobra, w tym momencie już jest mega super sytuacja, mega dobra, no bo widzimy, że mamy dwa nawiasy przemnożone przez siebie, które dają 0, więc teraz możemy po prostu rozpisać na dwa przypadki. Rozpisujemy na dwa przypadki, czyli mamy, że 2 sinus 3x dodać 1 jest równe 0 lub cosinus 3x minus 1 jest równy 0. Zatem teraz po prostu musimy to rozwiązać, czyli przerzucamy wszystko na jedną stronę i dzielimy przez 2, czyli będziemy mieli sinus 3x równe minus 1 druga lub cosinus 3x równy ile? Równy po prostu 1. No i dobra, teraz pytanie, jak musimy to rozwiązać? Mamy tutaj trójkę w środku, więc ten wykres będzie zupełnie inny i też nasze rozwiązania będą troszkę inne, więc zacznijmy od sinusa. Narysujmy sobie na początku poglądowo wykres tego sinusa. Sinus wygląda tak, że tutaj mamy 0, zaczynamy w zerze i falujemy. Oczywiście ta fala no, nie jest najpiękniejsza, no ale ważne, żeby tutaj w miarę to wyglądało. Tutaj mamy pi, tutaj gdzieś będzie jakieś nasze pi przez 2, a tu będziemy mieli 2 pi. No i okej, ma być równe minus 1 druga. Patrzymy, gdzie jest minus 1 druga. Minus 1 druga jest tutaj i minus 1 druga jest tutaj. Więc już znaleźliśmy mniej więcej te dwa przypadki, no i teraz musimy wiedzieć, ile to jest. Wiemy, że tutaj ten sinus rośnie powoli, no i tu najpierw będzie wartość 1 druga, potem jest pierwiastek z 3 przez 2, no i tutaj jest 30 stopni, a tutaj jest 60 stopni. Więc widzimy, że tutaj mamy 180 stopni, czyli pi, i tu jeszcze do tego damy 30 stopni, no to akurat będziemy w tej jednej drugiej. Więc teraz musimy zobaczyć, że 3x to będzie w tym wypadku 180 plus 30, czyli 210 stopni, czyli jak zapiszemy sobie to w radianach, to będzie pi plus pi szóstych, czyli koniec końców, jak to byśmy napisali razem na jednej kresce, no to będzie 7 szóstych pi. No i oczywiście, jako że jest to funkcja trygonometryczna, ona się powtarza, czyli wiemy, że to jest nasz jeden okres, no i to, co się tutaj dzieje, będzie się dziać też tutaj, będzie się dziać też tutaj. No i tak w nieskończoność to się będzie przeciągać, więc po prostu każdą z tych odpowiedzi musimy znaleźć, no ale one są w miarę równo rozłożone i po prostu wiemy, że cały ten okres jest 2pi, więc jeżeli dodamy do tego 2pi, no to będziemy mieli wszystkie możliwości. No i oczywiście trzeba to przemnożyć przez jakąś liczbę k, gdzie to k jest liczbą całkowitą, więc po prostu będziemy mieli wszystkie wielokrotności i wszystkie te przedziały złapiemy. Okej, więc to jest jedna odpowiedź. No i tutaj jeszcze druga odpowiedź musi być, że 3x jest równe. No i teraz patrzymy na to. To jest znowu analogicznie. Widzimy, że w tą tutaj będzie minus 30 stopni. Będziemy mieli 2pi minus 30 stopni, czyli 2pi minus pi szóstych. Czyli jeżeli byśmy zapisali to na jednej kresce, to będziemy mieli 11 szóstych pi. No i znowu musimy dodać do tego 2k pi, gdzie k należy do liczb całkowitych. No i to są nasze dwa rozwiązania. Teraz tylko jeszcze podzielić przez 3 i będziemy wszystko elegancko mieli z tego przedziału. Więc dzielimy przez 3, czyli wychodzi nam, że x jest równe. No i teraz trzeba podzielić wszystko przez 3. Tak samo okres. Czyli będziemy mieli 7 18 pi dodać 2 trzecie k pi lub x równe. Dzielimy przez 3, więc mamy 1 18 pi dodać 2 trzecie k pi. No i to są nasze odpowiedzi co do sinusa. Jeszcze teraz musimy rozważyć cosinus. Przepiszmy sobie to, co tu mieliśmy wyżej, czyli cosinus 3x równy 1. No i znowu, naszkicujmy sobie wykres cosinusa. Siup. Gdzieś będzie jakieś 0. Cosinus, no to jest taki sinus, tylko lekko przesunięty. On się zaczyna w jedynce i leci tak jak dziub. No też to będzie mniej więcej tak, gdzie tutaj oczywiście będzie 2pi. Tutaj mamy pi przez 2 i tutaj będzie nasze pi. No i teraz, gdzie jest cosinus równy 1? No widzimy, że jedną odpowiedzią jest 100, znaczy niby jeszcze jest 100, no ale wiemy, że to jest po prostu to samo, tylko po prostu przesunięte. O właśnie nasze 2k pi, no bo jeżeli tu mamy 0, damy tego 2k pi, to będziemy tutaj, więc to jakby możemy stwierdzić, że to już się łapie nie w tym okresie, więc po prostu wychodzi nam ta jedna opcja. Oczywiście, jeżeli byśmy sprawdzili tą opcję i koniec końców je połączyli, no to i tak dojdziemy do tego samego. Więc teraz po prostu musimy zapisać, że 3x równa się 0 dodać 2 pi. No i teraz elegancko wystarczy tylko podzielić, czyli wychodzi, że x równa się 2 trzecie k pi. No i to już jest fantastycznie nasza odpowiedź. I teraz koniec końców musimy oczywiście zrobić to, co chcieli w zadaniu, czyli doprecyzować to na tym przedziale. Przedział od 0 do pi. No i dobra, teraz musimy oczywiście zrobić to w przedziale x należąc od 0 do
pi włącznie. No i patrzymy na nasze odpowiedzi, na tę odpowiedź i na te dwie odpowiedzi. Nie patrzymy na wykres, no bo nasz wykres jest oczywiście kosinusem x, a mam odpowiedzi dla kosinus 3x, więc musimy po prostu teraz to rozpatrzyć głową. Jako że wiemy, że k należy do liczb całkowitych, no to po prostu patrzymy po kolei. Tutaj wypisujemy wszystkie z tego przedziału, czyli x należy do 2 trzecie k pi, dajemy 0, 0, 0 się mieści. Ok, wpisujemy 0 jako odpowiedź. Potem dajemy 1, mamy 2 trzecie pi, 2 trzecie pi cały czas się mieści, bo jest mniejszy od pi, jest ok. Dajemy teraz 2, wychodzi nam 4 trzecie pi, to już jest większy od pi, więc się nie mieści. Mamy to rozwiązane. Więc teraz jeszcze zostało nam spojrzeć na naszego wynik naszego sinusa. No i co mamy tutaj? 7 18 pi, jak damy sobie 0, no to będzie ok. 7 18 pi, wpisujemy. Potem, jeżeli dalibyśmy jedynkę za to, to będziemy mieli 7 18 dodać 2 trzecie pi. 2 trzecie pi, jeżeli damy sobie do wspólnego mianownika, to będzie 12 18, czyli będziemy mieli 7 dać 12, 19 18. 19 18 pi, no to już wiemy, że trochę więcej niż pi, więc to nie pasuje. No i teraz tutaj patrzymy na kolejne rozwiązanie. 11, jeżeli damy sobie za k 0, no to mamy 11 18 pi i będzie ok, więc to wpisujemy. No i patrzymy dalej, jak wstawimy jedynkę, no to będziemy mieli znowu 11 dodać 12, czyli 23 18, to jest więcej niż pi, czyli po prostu nie pasuje, czyli to jest po prostu koniec naszego przedziału, naszych rozwiązań w tym przedziale. Mamy to zrobione, no i to jest końcowa odpowiedź, fine, wszystko jest ok. No i teraz jeszcze wracając do tych wzorów redukcyjnych, czy one były nam potrzebne? No, teoretycznie moglibyśmy zobaczyć, że tutaj jeżeli mieliśmy sinus 180 dodać alfa, czyli nasz przypadek, który był tu, no to faktycznie widzimy, że wychodzi nam 180 dodać 30, czyli minus sinus 30. No, czyli faktycznie wychodzi to, no ale to nie musimy tego rozkminiać w ten sposób, analizując te wzory, myśląc, co tam się dzieje, no tylko po prostu to tutaj widać i jesteśmy w stanie to sobie sami zobaczyć na tym wykresie, bo z wykresu jesteśmy w stanie wszystko zobaczyć, więc po prostu moim zdaniem to jest lepsza opcja niż tak po prostu ślepo podążać za tymi wzorami, zobaczyć, zrozumieć, jak działa ten wykres. On jest bardzo ładny, bardzo powtarza się fajnie, wszystko z niego da się wyczytać, więc po prostu zanalizować sobie dobrze sinus, kosinus, rozkminić, jak to działa, no i wtedy nie musimy myśleć nad takimi wzorami redukcyjnymi, szukać, który jest ok, no i przypadkiem się może jebnąć nawet, więc no, nie ma po co. Oczywiście te wszystkie zadania trygonometryczne nie są aż takie proste, żeby raz zobaczyć i być w stanie rozwiązać każde. Trzeba ich po prostu paręnaście rozwiązać, żeby dobrze wyłapać jakieś tam metody, schematy wyciągania rzeczy przed nawias, łączenia. No ale te fundamenty potem odczytywania z wykresu i tak zawsze są te same. Jedyne co, no to warto też pomyśleć, myśleć i nie dać się złapać. Jeżeli przypadkiem na przykład mielibyśmy coś takiego, czyli na przykład powiedzmy cosinus minus 5 razy sinus x dodać 1 równa się 0, no to faktycznie znowu rozbijamy to na dwa przypadki, no ale tu nam wychodzi cosinus równy 5, no a oczywiście wiemy, że cosinus przyjmuje wartości od minus 1 do 1, tak samo jak sinus, dlatego jeżeli zawsze tu będzie coś większego, jakaś piątka czy coś w ten deseń, no to wtedy nie da się tego rozwiązać, to jest po prostu x należy do zbioru pustego, nic tu nie ma, nie ma rozwiązania takiego przypadku. Więc jeżeli właśnie mamy kosinus większy od trójki, dwójki, jakiejkolwiek jedynki, jakiejkolwiek liczby, gdzie to wychodzi poza ten zakres minus 1 do 1, no to wtedy wiemy, że to jest po prostu zastawiona taka pułapka i tam nie ma żadnych rozwiązań. A nie ma się co głowić, kurde, tu zrobić, jak. No nie, po prostu jakbyśmy nawet to narysowali. Narysujemy sobie znowu wykres poglądowy sinusa, kosinusa, no to tutaj ten kosinus będzie gdzieś tak szedł, no a ta piątka, czy tam trójka, no będzie szła gdzieś tu. No i widzimy, że ten wykres, no nie ma nigdzie punktów wspólnych, bo generalnie koniec końców to, co my tutaj robimy, to i tak po prostu szukamy punktów wspólnych z tymi wykresami. Więc jeżeli nałożymy, no to będziemy w stanie znaleźć odpowiedź. Tak generalnie działają równania nawet. Więc co, no trzeba parę zadań przerobić, złapać te jakieś paterny, sztuczki, szukać dobrze w tych karcie wzorów, patrzeć, czy może coś się nie mapuje, wyciągać przed nawias, doprowadzić sobie jakoś do postaci iloczynowej, no i potem ładnie, elegancko narysować wykres. No i mamy wszystko zrobione. No i wykres też trzeba narysować, bo kiedyś pamiętam, że chcieliśmy zrobić u nas na lekcjach w głowie, od razu wypisywać wyniki, no ale potem mieliśmy przypał, bo jak się dowiedziałem, złotą regułą jest, że wykres jest fundamentalną częścią rozwiązania. Tak się dowiedziałem, więc trzeba ten wykres też zawsze dopisać, dorysować. Warto, żeby gdzieś tam się znalazł. Taki nawet poglądowy, nie musi być jakiś ładny, ważne, żeby było widać mniej więcej, jak wygląda kosinus, sinus, zaznaczyć jakieś punkty kluczowe i zaznaczyć to, co nas interesuje. No i to wszystko w tym odcinku. Trygonometria fajna, przyjemna. Trzymajcie się, powodzenia.